Aha, to. To jest ciekawe. Flappy Bird. Pamiętasz tą grę? Wokół tej gry chodziły legendy, pamiętam jak ona wyszła, że typek. Tylko ja jestem ciekawy, co tu będzie w tym filmie. Pamiętam te legendy, jak gadali, że ten typek stworzył grę mi z klikiem, prawie że po prostu dla jajsa zrobił grę i zarabiał chyba 50 tysięcy dolarów dziennie z reklam, bo tyle ludzi w to grało. I się uznał, że za dużo zarabia i tam skasował tą grę, czy coś takiego. Potem było milion podrób tej gry w sumie, i to do dziś są podróby. Jestem ciekawy, co w tym filmie będzie. Tyle mitów, co się o tej grze nasłuchałem. A to też było 100 lat temu, no. I potem jeszcze o jakieś prawa autorskie chyba mieli problemy. To może dlatego on to skasował. Już nie pamiętam. I zobaczmy. Kojarzycie tego gościa? No dobra, ja też nie. Ale tą gierkę znacie, co? Flappy Bird to jedna z najpopularniejszych gier mobilnych kiedykolwiek. Otóż jak się No. okazuje, mężczyzna z początku to jej twórca. Żółty ptaszek zrobił z niego milionera i przy okazji zniszczył mu życie. Nawet teraz, po ponad 10 latach od wydania tej gry, ma z nią trochę nieprzyjemności. No ale od początku. W Jak? dzisiejszych czasach gierki mobilne, które się wybijają, to twory największych firm. Dokładnie i starannie zrobione. No albo po prostu wysrane na szybkości w nakładzie 352 takich samych gier. Kiedyś gierki mobilne, Miałem które... Samsung Galaxy 3, jak wyszła ta gra i na szwedzkim Allegro ludzie sprzedawali Galaxy z dopiskiem, że plus game Flappy Bird i drożej niż normalnie. Zdobywały ogromną popularność, były w Janusze większości tworzone biznesu. przez pojedyncze osoby albo bardzo O, małe to też studia. grałem. No i wtedy takowy sukces przynosił ogrom szczęścia. Ważny Wiecie, o co news chodzi, zaraz. marzenia się spełniają, Po tym tego zobacz. typu. Jednak w przypadku człowieka, który stworzył Flappy Bird, mówię to Bird, bo kurwa w Angry Birdsach mi wszyscy zwracali uwagę, że mówię Angry Birds. Jednak w przypadku człowieka, Co? który stworzył Flappy Bird, był to raczej żywy koszmar. Dobra, ale do rzeczy. Dongguin w 2013 roku zajmował się różnymi aplikacjami na Z telefon. Wietnamu W on wolnym jest. czasie również grami. Jednak nie podobał mu się Dziwny fakt, link. że większość z tych mobilnych produkcji była zbyt skomplikowana. Pan Dong chciał stworzyć coś prostszego, więc tak wpadł na pomysł, że do grania w jego kolejną produkcję będzie wymagane tylko klikanie w ekran. Także wziął rury z Mario, narysował ptaka z dodatkowym chromosomem i tak oto powstało Flappy Bird. Gra właściwie idealna, bo nauczyć się w nią grać to kwestia 20 sekund. Ale nauczyć No, się w nią pamiętam grać ją. to kwestia wielu, wielu godzin. A więc co? Dong natychmiastowo zdobył ogromną sławę, pieniądze, dziwki, dragi, lasery. Nic bardziej mylnego. Gra była kompletną porażką. Nikt nie chciał nawet splunąć w kierunku tej produkcji. Po paru miesiącach od Malew, wydania co ty pojawił się pierwszy piszesz? tweet na temat tej gry. Jego treść brzmiała: jebać Flappy Bird. Jakkolwiek zabawnie to nie brzmi, tak się to zgrało czasowo, że po tym twicie popularność gry ruszyła do przodu. Czemu tak Nie żeby to brzydko miało jakoś dużo powiedział o tej wspólnego ze grze? sobą, ale no. W styczniu 2014 gra wzięła się na pierwsze miejsce Apple App Store, a jej twórca zarabiał 50 tysięcy dolarów Ej! dziennie z tej... Ten mit, co wam mówiłem. I on to teraz znowu mówi. tej produkcji. Potem dodatkowo do trendu żółtego ptaka zaczęli podpinać się różni youtuberzy, co tylko jeszcze bardziej napędzało popularność gry. Na początku Dong cieszył się zaistniałą sytuacją. Kupił sobie nowy sprzęt, no, większość pieniędzy oszczędzał. Jest on na tyle skromną osobą, że nawet starym nie powiedział o sukcesie tej gry. Dowiedzieli się oni, oglądając telewizję pewnego piątkowego wieczoru. Ale po czasie wiele rzeczy zaczęło twórcę dobijać. Mnie za Co? to dobija, jak widzę, że któryś z was nie subskrybuje tego mega hiper sigma kanału. Serio, kurwa. Czemu ja tego coś kurwa napisałem w scenariuszu? Zajeb suba, bo chcę dobić 100 koła do końca maja. Dzięki z góry. Ale wracając do Susi. problemów Donga. Po pierwsze, jak sobie przypomnicie rok Puch. 2014, internet, a tym bardziej gierki w opinii publicznej, wtedy były trochę fu. Nadal są trochę fu, ale wtedy były jeszcze bardziej fu. Co za tym idzie, bardzo wielu dziennikarzy i mediów porównywało Flappy Bird do narkotyku, którego należy unikać, bo szkodzi zdrowiu psychicznemu i wyniszcza ludzi. Dodatkowo, no, Widzowie, ta to gierka prawda. była skrajnie prosta. Wszystko prawda. Jej recenzenci orali ją po całości, pisząc, że jest leniwie zrobiona, tragiczna, ma skradzione asety z Mario, jest skrajnie słaba, że jej twórca wykupił sobie boty, które nabyły popularność i multum innych dziwnych oskarżeń. Co Autora żółtego jest? ptaszora potrafiły boleć takowe artykuły, więc jak takie widział, to najczęściej zamykał laptopa i odcinał się od internetu. Szkoda, że...
to nic nie dawało. Tak jak wcześniej napomknąłem, jego twarz była wszędzie w telewizji, co poskutkowało tym, że w jego lokalnym mieście stał się atrakcją turystyczną. Z tego co mówił, bardzo wiele osób przychodziło pod dom, robiło mu zdjęcie z ukrycia, nękało go na ulicy. No i co ile minecraftowi youtuberzy są w stanie sobie z tym poradzić, bo atencja do 12-letnich dzieci to, na czym im najbardziej zależy. Tak skromny i zapięty w sobie autor Flappy Bird nie był w stanie. No to wracamy do internetu. A w internecie... hejt, bądźmy szczerzy, Flappy Bird było skrajnie wkurwione. Tylko problem jest wtedy, kiedy ludzie nie potrafią odróżnić gry od rzeczywistości i zaczynają najeżdżać na niewinną osobę, która po prostu stworzyła parę pikseli. No i tak też oczywiście było. Donk tylko w związku z tym, nie, że stworzył nie wiem, widzowie. Bardzo często był straszony śmiercią, ludzie mu grozili, albo nawet pisali, jak sobie zrobią krzywdę przez tą produkcję. I tak wraz z czasem autor tego żółtego ptaszora zaczął sobie myśleć, że to on jest problemem. Że ludzie grający w jego produkcję to jego odpowiedzialność i krzywda stoi po jego stronie. Ogólnie, jak tak sobie czytam i patrzę, no to większość z tych rzeczy to były raczej prowokacje i żarty. No bo właśnie tak brzmi. Zostawiła mnie matka, bo gram za dużo w Flappy Bird. 13 dzieci w mojej szkole zniszczyło telefony przez twoją grę, ale dalej w nią grają, bo jest zbyt uzależniająca. I najlepsze chyba. No i ojciec git. Mnie bije, bo gram za dużo ale niezależnie od tego, Donk brał te wszystkie rzeczy na poważnie, bo jak sam był młodszy, to miał problem. A może ojciec grał nim w Flappy Bird? Chyba mniej więcej tak, jego jak głową uderzał w telefon. Nie wiem, często dostawał pizdy ze sprawdzianu, bo wolał grać po nocach w CS-a. No ale dobra, tak szczerze, nawet jeżeli to głupie tweety, to przykro się patrzy, jak autor tej gierki marnował dosłownie całe dnie na odpowiadaniu na te hejty. Ktoś może pomyśleć, że to dziwne, że nie kminił większości z tych zapewne żartów, no ale no, Ziutek pochodzi z Wietnamu i angielski nigdy nie był mu za bardzo po drodze. W związku z tą całą nienawiścią... Co? Przecież to bezsensowny argument. Skoro nie był mu po drodze, to niby jak rozumiał ten hejt? Susi? Która spływała do twórcy 8 lutego 2014 roku. Bąk wstawił na Twitterze tłumacz? Post. Przepraszam. No to jak tłumacz, no to tłumaczem też odpowiadał. I graczy Flappy Bird. 22 godziny od teraz zdejmę Flappy Bird z rynku. Nie potrafię już tego znieść. Kolejne 10 milionów osób pobrało tę grę w następne kilkanaście godzin. Jak powiedział, tak zrobił. Przy okazji zaznaczył, ty, i naprawdę on to usunął. Nie potrafię. Ej, wszystkie mity, które ja o tym słyszałem, to były prawdziwe? Już tego znieść. Kolejne 10 milionów czyli ja nie osób słyszałem pobrało tę grę mitów w następne kilkanaście godzin. Jak powiedział, tak zrobił. Przy okazji zaznaczył, że zdjęcie tej produkcji ze sklepu nie miało nic wspólnego z problemami prawnymi. I'll be shutting down Flappy Birds for good. There's no legal reason or issues regarding this shutdown. And I can surely say that Flappy Bird has been one of my biggest success, but it has also ruined my simple life. Więc też rozwiewam wątpliwości, bo pamiętam, że ja na przykład żyłem w przekonaniu, że Ziutek zdjął tą grę, bo dostał pozew od twórców Mario. To no. Był tyle globalny fake news, że nawet chyba Nintendo odpowiedziało, że siema, nie pozwaliśmy tego gościa jak coś. No dobra, wracając, Donk zdjął grę, bo dostał spory mnóstwo hejtu. Po zdjęciu gry, Donk dostał mnóstwo hejtu za usunięcie tej gry. Jak w przypadku każdej popularnej gry, do Flappy Bird powstawało również bardzo dużo potrubek. Jezus, a jak tą grę Maria usunął, to powstawało ich jeszcze więcej. Co najśmieszniejsze, duża część osób nie rozróżniała tych podróbek i dalej hejtowała biednego Donga. Tutaj mam jakąś śmieszną statystykę, która mówi, że w piku Flappy Bird otrzymywało 60 klonów dziennie. Było to tak dużo, że w pewnym momencie i Google, i Apple musieli odrzucać gry ze sklepu, które klonowały dzieło Donga. Następnie... Jaka gra dziś? Coś niespodziewanego. Spinaczka. Twórca zaczął powolutku zapowiadać, że żółty ptaszor wróci do sklepów. Tylko w mniej uzależniającej odsłonie. No i czy tak się stało? Co? No oczywiście, że nie. No co wy, nie wiecie? Wyszło! Ja też nie wiedziałem wcześniej, ale wyszło. Tylko pewnie nie tak, jak się spodziewacie. W sierpniu 2014 ukazało się Flappy Birds Family, wydane ekskluzywnie na Amazon Fire TV. Nie wiem, co jest tutaj mniej uzależniającego, ale został dodany tryb multiplayer i jakieś dodatkowe przeszkody. Potem Donk zatrudnił ekipę i wraz z tą zatrudnioną ekipą wydał Swing Copters 1, Swing Copters 2. Ty, to tak gra z GTA San Andreas, u CJ'a na chacie się gra, tylko pszczołą się tam grało. Copters 1, Swing Copters 2 i Ninja Spinky Challenges. Następnie znowu porzucił te gry. Na ten moment większość została usunięta, a ostatnie aktualizacje tych, które zostały, są wypuszczane średnio co 2 lata i nie wprowadzają praktycznie nic nowego. Aktualnie Donk Nguyen jest... Co to za filmik? Nie rozumiesz po polsku, jak on mówi? O Flappy Bird 50 tysięcy razy co powiedział? To nie, nawet nie jest po polsku nazwa, a ty tego nie rozumiesz. To ty nie rozumiesz po żadnemu?
funduje projekty ambitnych studentów i powoli, po cichutku pracuje nad kolejną grą. Mimo że nadal dostaje groźby i tak dalej, to chyba po tym Flappy Bird już się w miarę pozbierał. Więc miejmy nadzieję, że kolejna produkcja nie będzie aż tak wkurzającym ścierwem. Ty, ale w sumie po co on to skasował? Przecież to wiadomo było, że w końcu ta gra się znudzi, bo w niej się tylko dotykało ekran i koniec. Nie? W sensie klikało się, żeby ten... A ten typek miliarderem jest teraz, czy nie? Dzięki, Wrexter, za primę. Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki? Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki? Słyszysz krzyk? Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę